Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, rotacja samochodów IGC z dnia 8 stycznia 2015 roku. Pierwsza rotacja w 2015 roku. Mamy tutaj aż 4 nowe samochody. Właściwie jeden zupełnie nowy, jest to naprawdę niezły koks. Ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim, z tego co widzimy na stronie... Gdzie ta strona jest? Tutaj. Z tego co widzimy na stronie, teraz jak widzicie opisane są nawet klasy samochodów, więc do każdej klasy prawdopodobnie będziemy dostawać teraz jakiś samochód za IGC, będą po prostu one lotować, tak? Jak widzicie, jest do klasy A jest dedykowany Aston Martin DBS, do B jest Gallardo Spider, do klasy C Ford Crossword RS, czy RS Crossword, i klasa D Mitsubishi Eclipse GS-T. Wycofane zostały Carrera S, Europa S, Skyline GTR R32 i MX5. I teraz może kilka słów na temat tych samochodów. Jeszcze tak, żeby nie było pytań, rotacja IGC to jest po prostu zmiana samochodów z tych za boosty na te za kasę, którą możecie zarobić podczas wyścigów. Boosty to jest gotówka, którą kupujecie za normalne złocisze. Czyli tak, Aston Martin DBS za 1 800 000 gotówki. Czy to jest dobra cena za Astona? Mamy tutaj bardzo, bardzo fajne prowadzenie. Moim zdaniem naprawdę ten samochód fajnie się prowadzi, zupełnie jak, bardzo podobnie zresztą do Astona Martina Vantage'a, z tym, że tutaj ten skręt nie jest taki mocny. I Aston Martin DBS więcej się ślizga, wiecie, tak mi się wydaje. A Aston Martin Vantage na przykład jest bardziej przyczepny. Jeśli miałbym porównać do jakiegoś jeszcze samochodu Astona Martina DBS-a, oczywiście wygląda, zobaczcie, fantastycznie, szczególnie pod tym kątem. Cały ten przód mnie się specjalnie nie podoba, ale no, to jest kwestia gustu. Jeśli miałbym porównać do jakiegoś samochodu właśnie Astona Martina DBS-a, to powiedziałbym, że to jest raczej konkurent dla Nissana R35, wiecie. Mam tutaj na myśli V-Spec'a oczywiście, ze względu na to, że mamy tutaj dość dobre przyspieszenie, ale też słabe nitro, no i te osiągi ogólnie w klasie A nie są najlepsze, moi drodzy, więc nie ma się tu tutaj rozczulać, że tak powiem, nad tym samochodem. Nie jest to najlepszy wóz, ale jeśli ktoś lubi Astony i takie, można powiedzieć, egzotyczne wozy, to powinien naprawdę zakupić sobie tego Astonka. Za 1 800 000 czy się opłaca? Powiem wam, że za tą cenę możecie kupić naprawdę lepsze samochody do wygrywania, ale jeśli komuś się naprawdę podoba ten Aston Martin, to warto sobie zainwestować. Naprawdę nie jest to zły samochód, można nim czasem coś wygrać, ale jest to trudne zadanie. Kolejnym samochodem jest Lamborghini Gallardo Spider i to jest wóz, który wam zdecydowanie odradzam. Absolutnie nie kupujcie tego wozu za 1 400 000, to jest masakra jakaś. Do klasy B, Boże, absolutnie nie kupujcie. Słabo się prowadzi, przyspiesza masakrycznie. Przyspieszenie jest, nie wiem, tu nie ma w ogóle przyspieszenia. Przede wszystkim mankamentem jest tutaj prowadzenie jednak, bo przyspieszenie jest tam jakieś, jeszcze sobie jest, jeszcze lepsze niż powiedzmy w Renault Megane RS. Bo tam to już w ogóle samochód, nie wiem, macie wrażenie, jakby po prostu wiatr pchał ten samochód tylko i wyłącznie. A tutaj, no właśnie, to prowadzenie jest kiepskie, samochód driftuje, słabo skręca, no jest katastrofa. Za 1 400 000 do klasy B kupicie sobie inne, lepsze samochody. Kolejnym wozem, jaki nam tutaj proponują, jest Ford Crossword RS za 850 000 dolców. I powiem wam, że ja kiedyś jeździłem tym samochodem i naprawdę Ford Crossword ma niezłe przyspieszenie. Bardzo fajnie się prowadzi. Jest to dobry rywal
nawet do klasy B. Ja na moim kanale nie mam obecnie przeglądu jeszcze tego auta, dlatego będę musiał sobie trochę kasy uzbierać, jak widzicie, żeby sobie kupić Crossworta. Ja go nie mam w garażu ze względu na to, że niespecjalnie mi się po prostu podobał. A teraz i tak mam prawie wszystkie samochody, więc i tak chyba kupię po prostu Crossworta i zrobię przegląd, żebyśmy wiedzieli o nim coś więcej. Ja nim sobie jeździłem już kiedyś i wiem, że naprawdę fajnie się spisywał, ale ze względu na wygląd go wywaliłem. Także za 850 tysięcy myślę, że jak najbardziej się opłaca. Do klasy C? Chyba nie bardzo. To już lepiej podnieść go do klasy B i żeby tam miał lepsze te przyspieszenie, niż w klasie C męczyć się z takim koksem jak właśnie Mitsubishi Eclipse. Zobaczcie sobie. Mitsubishi Eclipse, gdzie tu jesteś? Jesteś tu. Pierwszy raz za kasę z gry samochód z mocnym nitrem, bardzo fajnym prowadzeniem, nie jakimś tam hardkorowym, oczywiście to jest gorsze prowadzenie niż w tym elitarnym Eclipse, ale i tak naprawdę jest dobre. Jest to konkurent dla Lexusa IS300 i ja wam go polecam mieć w klasie C, z tego względu, że w klasie B wóz ma za słabe prowadzenie i naprawdę ciężko jest tam wygrywać w klasie B. Ale do klasy C naprawdę świetnie się spisuje, ma wysoką prędkość maksymalną w klasie C, lepszą od Toyoty MR2 nawet, i jeśli umiejętnie używamy nitra, będziemy naprawdę niepokonani, także jak najbardziej polecam Eclipse'a. No i chyba wiecie, jakie jest moje zdanie na temat tego pięknego samochodu. Jest to oczywiście jeden z moich faworytów pod względem wyglądu i sentymentów z innych NFS-ów, dlatego no nie mogę, ciężko mi powiedzieć coś złego na temat tego samochodu, ale jeśli miałbym tutaj jakąś wyróżnić, jakąś wadę jedną chociażby, to byłoby to właśnie prowadzenie w wyższych klasach. No i tyle, zapraszam was też na przegląd właśnie tego samochodu. Obecnie nie jest dostępny, bo Dykit, który ja zakupiłem sobie już kiedyś, bo ten samochód już dawno jest dodany do gry, więc no niestety nie założymy sobie tutaj nic z takiego fajnego bodykita. Nie wiem, czemu został usunięty, bardzo, bardzo fajny był i w ogóle, więc no lipa trochę. 825 tysięcy dolarów to jest cena, myślę, że bardzo dobra dla tego samochodu. Pokażę wam, jak ten bodykit wygląda, bo nie mogę się powstrzymać, po prostu muszę wam ten samochód pokazać. Gdzie on jest? Mitsubishi, jesteś tu. Eclipse, oj, ten Eclipse. I ten bodykit wygląda tak, ja tu mam włożone jeszcze takie felgi, malowanie, które bardzo mi się podoba, które chyba od 2 lat jeszcze nie zmieniłem. I to jest ogólnie bodykit z Need for Speeda Undergrounda, chyba nawet jedynki, wiecie, i on był też w 2. I w tej grze wygląda no, po prostu fenomenalnie. Był dostępny w grze przez tam krótki okres czasu. Ja mojego Eclipse'a mam w klasie C obecnie, 499 punktów. Miałem go w klasie B, ale no mówię wam, tam sobie nie radziłem ze względu na słabe prowadzenie. Szczególnie na Rosewood and Lions, gdzie tam trzeba było te serpentynki pokonywać dosyć ciasno. No niestety był z tym problem, chociaż nie jest aż tak źle, bo ja tutaj porównuję oczywiście do najlepszych samochodów w klasie B. I nie jest naprawdę tak źle z tym samochodem, ale inne samochody jak na przykład Lexus IS300 czy Pontiac GXP, no Pontiac GXP ma też słabe prowadzenie, słabsze od powiedzmy Toyota MR2. No to jest ciężko, jest po prostu ciężko wygrać, ale zobaczcie, nitro jest tutaj naprawdę dobre, ja mam teraz ulepszone je jeszcze o tam kilka procent, jeśli chodzi o moc. Więc naprawdę, naprawdę polecam, jeśli ktoś chce sobie kupić jakiś samochód do tych niższych klas i chce, aby to był ładny samochód, to polecam właśnie Mitsubishi Eclipse'a. Jest to zdecydowanie najlepszy wóz w tej rotacji. Może nie najszybszy, ale najlepszy. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam po więcej filmów z Need for Speeda, Worlda i innych gier wyścigowych. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Pa, pa!